bezpiecznie. Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w województwie lubuskim. W Budachowie swoje miejsce do życia, a także zieloną oazę stworzyli Kamila i Bogdan Kasperscy. To mieszczuchy, którzy postanowili w pewnym momencie przeprowadzić się z dala od miejskiego zgiełku i działać zgodnie z rytmem natury. Zrobili to, trzeba przyznać, z powodzeniem. Stworzyli edukacyjne, ekologiczne gospodarstwo rolne z pięknym przydomowym ogrodem na niskiej klasy ziemi w ciągu kilku lat. W 2017 roku ich gospodarstwo ekologiczne zyskało miano najlepszego w kraju w kategorii ekologia środowisko. Zdobyli także główną nagrodę Rural Inspiration Awards – Nasza wiejska przyszłość. Internauci zdecydowali, że to właśnie ich zielona wizja przyszłości może być inspiracją dla innych. To ogromne wyróżnienie, bo konkurencja była spora. 125 projektów z Unii Europejskiej, a wszystko zaczęło się od tęsknoty za sielskimi klimatami. Jaka jest wasza historia w tym miejscu? Przyjechaliśmy w zasadzie do miejsca, które jest moim rodzinnym domem. Dlatego, że tutaj mieszkali kiedyś nasi dziadkowie, moi dziadkowie. Potem przez chwilę mieszkali rodzice, zanim wyjechali na stałe do Zielonej Góry. I każdy wolny weekend, każde wakacje zawsze z rodzicami przyjeżdżałam tutaj do dziadków. Więc po wielu latach mieszkania w mieście, kiedy stwierdziliśmy, że już nie chcemy mieszkać właśnie w dużym mieście, tylko na wsi i chcemy zamieszkać z mamą i z babcią, to ten wybór był oczywisty, że wróciliśmy tutaj. Przypuszczałaś kiedyś, że twoje życie zatoczy koło i z miasta trafisz znowu na wieś, którą tak kochałaś zawsze? Nie, zupełnie nie. To w ogóle nie było w moich planach, ale cieszę się, że tak się stało. Bo to jest jednak powrót do, myślę, prawdziwego życia. Kontakt z naturą, z ziemią, z przyrodą. To jest to, czego człowiek naprawdę potrzebuje. Mieszkanie w mieście z różnych przyczyn czasami jest konieczne po prostu. Również ze względu na pracę czy jakieś sytuacje życiowe. Ale jeżeli jest taka możliwość, że można mieszkać na wsi i cieszyć się tą przyrodą na co dzień, to uważam, że to jest pełnia szczęścia. No bo dokonaliście tak naprawdę w swoim życiu rewolucji. Mieliście inne zawody niż rolnicy. No tak, pracowaliśmy w zupełnie innych branżach i nie myśleliśmy o tym, że nasza pasja związana z ogrodem stanie się naszym tak naprawdę życiem. Ale myślę, że to jest właśnie fajne, żeby robić to, co się kocha, to, co się lubi i to, w co się wierzy. Bo my wierzymy, że kontakt z przyrodą, uprawianie własnego jedzenia i życie na co dzień, prawie że w ogrodzie, ma sens i jest człowiekowi tak naprawdę bardzo potrzebna. Czym jest dla was ogród? Ogród jest miejscem, w którym mieszkamy, bo dom jest znacznie mniejszy niż ogród. Jeżeli tylko pogoda na to pozwala, to bardzo dużo czasu spędzamy w ogrodzie i na dworze. Ogród jest też i kuchnią, i spiżarnią, i apteką, i jest takim miejscem, gdzie zaczyna się dzień. Bo i czasami po prostu rano coś robimy w tym ogrodzie, a czasami jeżeli chcemy coś zjeść, to wychodzimy nie do sklepu, tylko do ogrodu. Jeżeli chcemy odpocząć, to też w ogrodzie. Wiele rzeczy, przetworów też robimy pod altaną na dworze w ogrodzie. Więc to jest taki największy nasz pokój. To ciekawe, że właściwie z amatorów staliście się ekspertami, zdobyliście tytuł najlepszego gospodarstwa ekologicznego i co najlepsze, jesteście teraz inspiracją dla innych, bo prowadzicie przecież warsztaty, uczycie innych, jak tworzyć te ogrody, jak podchodzić do tych ogrodów. Bardzo się z tego cieszymy, jeżeli możemy zainspirować chociaż jedną osobę, która dzięki nam, dzięki patrzeniu na to, co robimy, stwierdzi, że też chciałaby mieć ogród i też chciałaby się żywić we własnym ogrodzie, to wtedy uważam, że to ma sens.
Ekologiczna uprawa realizowana jest w gospodarstwie Kasperskich w oparciu o bioróżnorodność i elementy permakultury. W ich ogrodzie stosuje się różne techniki upraw, szczególnie no-dig, czyli bez przekopywania ziemi oraz różne metody ściółkowania. Na przykład warzywa rosną na górkach i wałach permakulturowych, na rabatach wyniesionych i zagłębionych. W 2017 roku gospodarstwo zostało beneficjentem bonu na innowacje, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. W ramach projektu Energooszczędne Rabaty Podniesione we współpracy z lubuskimi ośrodkami naukowo-badawczymi powstały innowacyjne rabaty, które służą do uprawy ekologicznych warzyw, owoców i ziół. Rabaty przedłużają okres wegetatywny roślin uprawianych wczesną wiosną i późną jesienią za pomocą najnowocześniejszych rozwiązań z dziedziny odnawialnych źródeł energii. Umożliwiają też uprawę w dowolnym miejscu, niezależnie od warunków. Czy to jest trochę tak, że rytm waszego życia tutaj wyznaczają pory roku? Tak, i zrezygnowaliśmy ze standardowych czterech pór roku. Raczej skłaniamy się ku fenologicznym porom roku, czyli takim porom, które wynikają z tego, jak zachowują się poszczególne rośliny i jak się zachowują zwierzęta. I w ten czas ten rytm jest zupełnie inny. Na przykład jesień, czy początek tej wczesnej jesieni wyznacza nam pierwszy krzyk żurawi, które słyszymy, albo na przykład pierwszy przelot gęsi. Oznacza to pojawienie się na przykład niektórych ptaków w ogrodzie, zakwitnięcie niektórych roślin. W ten sposób lepiej się ocenia pory roku niż według kalendarza. Teraz w ogóle ludzie żyją w takiej epoce, którą często się określa jako homo domus albo homo autus, czyli poruszamy się cały czas samochodami i żyjemy we wnętrzach. I powiązanie z ziemią jednak jest czymś naturalnym dla człowieka. Dlatego jeżeli pozwolimy sobie na odkrywanie tych swoich atawizmów, że to jest nam niezbędne do życia wręcz, to w ten czas na pewno jesteśmy szczęśliwsi. Co najbardziej uwielbiasz w tym miejscu? Że mogę tutaj działać. Tak, bo jak żyliśmy w mieście, byliśmy pozbawieni możliwości działania z ziemią. Mówię tutaj o ziemiach, nie ziemi w donicach, tylko ziemi po prostu jako właśnie tym glebie, gruncie, powiązaniu z całą tą okolicą. Ekologiczne gospodarstwo Kasperskich wyznacza trendy. Para rolników promuje proekologiczne rozwiązania. Zainicjowali akcję 1 metr bioróżnorodności. Ma na celu pokazanie, jak jedna osoba może zmienić 1 metr kwadratowy ziemi. Tylko tyle i aż tyle. Przecież nie od dziś wiadomo, że nawet małe rzeczy mogą doprowadzić do wielkich zmian. Ruszamy w dalszą drogę na Kujawy i Pomorze. Mijamy pola pełne zbóż. Co z nich powstaje? Na przykład chleb. Byśmy mogli go spożywać, niezbędna jest praca piekarzy, ale przede wszystkim rolników, producentów zbóż. Jednym z nich jest prekursor ekologicznego rolnictwa w Polsce, Mieczysław Babalski, specjalizujący się w ekologicznej uprawie zbóż. Z nich powstają m.in. mąka i makarony, wszystkie z certyfikatem, unijnym logo produkcji ekologicznej. Jednak nie od produkcji wszystko się zaczyna, ale od ziaren, czyli pola. Wyruszamy na nietypowy spacer pośród kłosów. Ekologiczny sposób uprawy widać tu gołym okiem. Nie tylko dlatego, że chwasty są tutaj mile widziane, bo nie stosuje się środków ochrony roślin. Znaleźć można m.in. samoprze, płaskórkę i jorkisz, najstarsze odmiany zbóż na świecie. Cenione ze względu na bogactwo witamin, minerałów i aminokwasów. Trafiamy do przetwórni pokrzydowskiego Królestwa Mieczysława Babalskiego. Miejsca pełnego magii, ale przede wszystkim ekologicznych produktów. Moje marzenie to właściwie było robienie serów. I próbowałem te sery robić, ale te sery mi nie wychodziły nigdy jak Szwajcarii. I dzwonię do tego Szwajcara i mówię, no słuchaj, co ja mam zrobić, że ten ser nie jest taki jak u ciebie? A on mówi, dobrze, jak ty wysoko mieszkasz nad poziomem morza? Ja mówię, około 100 metrów. Wejdź na 1000,
tam będzie lepszy ser. Ale ja mówię, dobrze, ale u nas jest dużo zboża. No to rób coś ze zboża. No. I zaczęliśmy robić makaron, kaszę, płatki. I tak po kolei, że tych produktów właściwie zbożowych mamy około 50 różnych rodzajów. Również od żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa, gryki. Weszliśmy właśnie jeszcze w te stare gatunki, samopsza, płaskórka, orkisz. Także ta gama produktów się powiększyła. Dzięki rolnictwu ekologicznym mamy możliwość korzystania z tych właśnie starych gatunków zbóż, które dają nam energię i zdrowie, ponieważ coraz więcej ludzi jest uczulonych, ma alergie, ma coraz większe problemy z sobą, ponieważ im czegoś zawsze brakuje. Produkty z uprawy ekologicznej są specjalnie oznakowane. Co to oznacza dla konsumenta? Konsument może kojarzyć żywność ekologiczną z tym znaczkiem Unii Europejskiej, który jest zielony i ma te gwiazdki naokoło, taki kształt listka. I to świadczy o, że produkt jest ekologiczny. Każde gospodarstwo, każda przetwórnia co roku jest szczegółowo kontrolowana pod względem produkcji tych produktów ekologicznych. I tak, że u nas w rolnictwie ekologicznym i w przetwórstwie ekologicznym nie bada się tak jakby sposobu produkcji, ale od samego, można powiedzieć, od pola do stołu się bada ich sposób wytwarzania. Produkty ekologiczne są bardzo często badane na pozostałości 400 środków chemicznych, które stosuje się w rolnictwie. Nasze produkty są wolne. Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na etykietę, na oznakowanie, na certyfikację. Bardzo szczegółowo jeszcze piszą maile, czy pytają, czy tam na pewno nie ma glifosatu i czy tam nie ma jakiegoś środka chemicznego innego, czy na pewno uprawiane są ekologicznie. Ja mówię, że każdy rolnik, który ma certyfikat, podlega takiej szczegółowej kontroli. Produkcja ekologiczna wymaga większego nakładu pracy. No, dużo większej pracy jest, ponieważ nie stosuje się tych środków chemicznych, które niszczą, można powiedzieć, te zioła. Które, o, tutaj widzę konkol? To jest konkol. Konkol jest konkol, wyczka. No, praktycznie w rolnictwie ekologicznym można zobaczyć, że w zbożu jest bardzo dużo różnych, no, dużo różnych nasion. Konkol jest to taka roślina, która jest bardzo piękna, ładna w zbożu, ale świadczy o tym, że gleba, na której rośnie, jest czysta. W rolnictwie ekologicznym trzeba wprowadzać nawozy organiczne. Najlepszym nawozem organicznym jest obornik, najlepiej od krów. Wprowadzać płodozmian, to znaczy następstwo roślin, ponieważ niektóre rośliny nie lubią po sobie rosnąć. Na przykład zboże po zbożu nie lubi. Dlatego trzeba wprowadzić roślinę motylkową. Roślina motylkowa ma ten dar korzystania z tego azotu, który jest martwy w powietrzu. I praktycznie te uprawy muszą być tak jakby dobrze pielęgnowane. Dlatego trochę tej ręcznej pracy jest, więcej czasu to potrzeba. Dzięki temu państwo daje dotacje. I rolnik, gdyby podpadł i by był zastosowany jakiś środek chemiczny, to tą dotację musi zwrócić. A jeśli chodzi o walory odżywcze produktów ze zbóż z ekologicznej uprawy? No wiadomo, że jest tak jakby większa gama pierwiastków, większa gama przyswajalnego białka, no i trochę więcej tych witamin, które nam są bardzo potrzebne. A witamin, podobnie jak zdrowej żywności, nigdy za wiele. Ruszamy w dalszą drogę do Małopolski. Odwiedzamy Bacówkę w Ochotnicy Górnej, gdzie można posmakować bryndzy podhalańskiej, miękkiego sera podpuszczkowego o barwie białej, białokremowej lub z lekkim odcieniem seledynowym.
To pierwszy produkt z Polski, który uzyskał unijną chronioną nazwę pochodzenia. Brędza podhalańska jest wyrabiana wyłącznie na terenie powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego oraz na obszarze 6 gmin powiatu żywieckiego. Pierwsze udokumentowane informacje o produkcji brędzy na Podhalu pochodzą z początku XV wieku i pojawiają się właśnie w dokumentach lokacyjnych wsi Ochotnica w Gorcach, gdzie dotarliśmy. Tradycję wytwarzania brędzy kultywuje tu wraz z mężem Bacą Jarosławem Małgorzata Buczek. Jest pani żoną Bacę? Tak. To brzmi dumnie. Bardzo. A jak panią nazywają? Pani Bacowa? Raczej Bacowa. Bacowa. Bacowa, żona Bacy. W sumie w Ochotnicy jest jeden Baca, więc żona Jarka. A jak to jest być żoną Bacy? Bo Bacy często nie ma podczas sezonu w domu. No niestety nie ma, ale dajemy radę. Jak nie Jarek zjeżdża do domu, to ja jadę do niego. Tęskni się? Troszeczkę tak. Ale pani pracuje tutaj na miejscu, a on na hali. Tak, raczej tak. Ja raczej w domu, ewentualnie jak trzeba mu coś pomóc, to jadę do góry. A dużo pracy na takiej bacówce? Bardzo, bardzo. Począwszy od pracy przy owcach, przy produkcie, obsługa turystów. Bardzo, bardzo dużo. Sezon letni jest bardzo pracowity. A właśnie specjalizuje się w pani w przygotowywaniu brędzy podhalańskiej. Tak. Nasza brędza jest taka, że tak powiem, wyjątkowa. Jest to brędza dojrzewająca. U nas mówimy, że to jest rosolona. Chodzi o to, że bunt, który musi posiedzieć co najmniej 2 tygodnie, żeby powstała taka skórka, on dojrzewa. Następnie jest kruszony, solony i wkładany do glinianych garnków lub do takich dziesek drewnianych. Dojrzewa co najmniej miesiąc, aż wypłynie rosół i dlatego rosolona. A ten rosół powstaje z tłuszczu, z sera, pomieszanego z solą. Jak już wypłynie rosół, znaczy, że brędza jest bardzo dobra. Czyli to proces bardzo długotrwały. Tak, to jest co najmniej 2 miesiące minimum. Pochodzi pani tutaj z Ochotnicy, już jako dziewczynka uczyła się pani, jak to jest robić tą brędzę? Tak, ja jestem typową ochotniczanką. Od dziecka widziałam, jak produkuje to moja mama, moja babcia. Przeczuwała pani, że brędza tak naznaczy pani życie, że nie dość, że pani będzie się zajmować wytwarzaniem tej brędzy, to jeszcze pani wyjdzie za mąż za Bacę? Ochotnica jest terenem ciężkim do gospodarowania i jak już byłam podrostkiem, powiedziałam, że w życiu nie wyjdę za mąż za człowieka, który będzie miał gospodarstwo. Ale jakoś tak inaczej się losy potoczyły. Jest pani tutaj szczęśliwa, tryska pani Jestem. Radością. Powiem pani szczerze, że nie wyobrażam sobie teraz innej pracy. Jego nazwa pochodzi od rumuńskiego słowa brinze, co znaczy po prostu ser, a jego receptura przywędrowała na nasze ziemie wraz z pasterzami wołoskimi, przodkami dzisiejszych Rumunów, którzy migrowali wzdłuż łuku Karpat. Przynieśli oni ze sobą nie tylko metodę produkcji serów podpuszczkowych, ale i całą kulturę pasterską, organizację wypasów czy sposób prowadzenia bacówki. To co, może mały kursik kruszenia sera? A chętnie. I robienia brędzy. Ser leżakuje sobie 2 tygodnie. Jego trzeba tą skórkę wszystko okroić. Proszę bardzo. Robimy mniejsze kawałki. O, ale trzeba mieć siłę w ręce do tego. Mamy to. Chyba wiem, po kogo będę dzwonić w przyszłym roku. Zgłaszam się na przyszły sezon. I bierzemy. I teraz się krusy. Ona jest bardzo tłusta. O, rzeczywiście, jak fajnie. Żeby nie było kawałków. Duże te kawałki, a najlepiej małe? Tak zrobić. Ją trzeba mocno wymieszać. Ale to szybko pani idzie. Zaraz zaproszenie na przyszły sezon zostanie cofnięte. Każdy dzień inny bunt wychodzi. Zależy dużo od pogody, gdzie się owce pasą. Co zjedzą? Co zjedzą. A ile państwo macie owiec? Więcej niż 100, mniej niż 1000. Jak już bunt jest skruszony, trzeba go zasolić. I ostatni etap jako tej produkcji mamy mieszanie z solą, mocno wyściskać, jak ciasto. Wyściskać, no.
I jak pani idzie? O, gorzej trochę niż pani. Ale nie jest źle. Nie jest źle? Nie. Wrzucamy kuleczkę. Proszę. Proszę. Wszystko. Nic nie może się zmarnować. Nic nie może się zmarnować. Teraz moje. I ubijamy. Trzeba ubić jak najmocniej, żeby nie było pęcherzyków powietrza. Mamy to? To już wszystko? Prawie. Jak już będzie garnek napełniony, przykrywamy denkiem, kamień. I tylko czas. I czas na dojrzewanie. A co tutaj jest zielona brędza? To jest brędza już urosolona, wymieszana z pestem z czosnku niedźwiedziego. Takiej brędzy jeszcze nie próbowałam. Proszę skosztować. Po raz kolejny myślę, że wielu widzów będzie mi zazdrościło i jeszcze go na pewno. Pachnie cudownie. Smak brędzy jest słony i pikantny, czasem przechodzący w ostry. Może być też odrobinę kwaśny. Wszystko zależy od jakości mleka, z którego został zrobiony. Na 1 kg sera potrzeba od 4 do 6 litrów. Choć zawsze pochodzi ono od owiec rasy polska owca górska, ewentualnie z domieszką mleka krów rasy polska krowa czerwona, zawartość tego ostatniego nie może jednak przekroczyć 40%, to jego właściwości smakowe mogą się delikatnie różnić w zależności od cech specyficznych zwierzęcia oraz pory roku. Brędzę wytwarza się bowiem od maja do września i ta wrześniowa jest, zdaniem znawców, najintensywniejsza w smaku. Górskim krajobrazem kończymy naszą podróż z klimatem i z pasją. Czas odpocząć, by jutro znów ruszyć w drogę. Do zobaczenia. 2 miesiące minimum. No trzeba mieć tą krzepę w ręce. Jeśli do ikrowy, to się ma krzepę w ręce. Oczywiście to proszę wyciąć. To się wytnie.